Cześć! Jak dobrze wiecie, moją pasją są stare auta. Stare auta trzeba serwisować i często się pytacie, czy naprawdę robię to wszystko sam? Otóż większość tak, ale nie wszystko, ponieważ mam takiego dobrego ducha, mentora, który pomaga mi w pracach przy autach. Jest to pan Józef, mój daleki krewny i dzisiaj chciałbym go wam przedstawić. Panie Józefie, ty byś się wziął za robotę, a nie się telefonem bawisz. Dawaj, otwieraj klapę. Pan Józef bardzo często pracuje przy autach razem ze mną, bo ja staram się uczyć od niego, pomagać mu jak mogę, nawet jeśli jest to tylko głupie trzymanie przysłowiowej lampki. Kurwa, nic nie widzę! Sobie świecisz mi tą lampą! Dobra. Pan Józef jest osobą starej daty. Czasami komunikacja z nim jest trochę utrudniona, ale zasadniczo jest to naprawdę bardzo sympatyczna i taka bardzo serdeczna postać. Kurwa, zaczekam się na ten klucz dzisiaj, czy nie? No niosę przecież, spokojnie, kurna. Jeśli jesteś tak jak ja, pasjonatem starych aut, poznaj kogoś takiego jak pan Józef. Na pewno wiele się od niego nauczysz. Ach ty, kurwa, pierdolona ty! Krew jasna zalała, pierwszy szarpysty, szczery cię ty! Choćby to miały być przekleństwa.